Jest 19.30, Michał Adamczyk, witam państwa i zapraszam na wiadomości. Wiadomości w Polsce 24, a zatem zaczynamy. Wszystkie najważniejsze informacje, ale takie, na jakie państwo zasługują. W Polsce ruszyła nowa telewizja informacyjna w Polsce 24. Rzetelne, sprawdzone informacje, ale też ciekawe formaty, rozmowy, takie na kontrze z politykami, to będą pewne starcia polityczne. Jestem oskarżony przez posła o to, że przekraczam swoje uprawnienia. Przestrzegał prawa, usłyszał zarzut policjantowi, który przeciwstawił się posłankom, grozi więzienie. Nie ma gorszej rzeczy, która może przytrafić się funkcjonariuszowi w służbie, oficerowi. To jest bardzo zły pomysł, żeby to pozamykać. Wnosi na noworodkach, co trzecia szpitalna porodówka do likwidacji. To jest początek zmieniania Polski powiatowej. 19.30, proszę państwa, nie będzie już mętna i bez wyrazu, bo wystartowała nowa stacja informacyjna w Polsce 24. My możemy państwu obiecać, że będziemy się starać spełnić państwa oczekiwania. Jest nam niezmiernie miło, że znów gościmy w państwa domach. O tym, jak wyglądał ten nasz początek, jak przebiegały poranne programy, już teraz w takim skrócie opowie państwu Rafał Jarząbek. Serdecznie zapraszam na relację. Tygodnie przygotowań, długie godziny prób i wiele nieprzespanych nocy. Wszystko po to, żeby ogłosić dziś z dumą. 2, 1. Jesteśmy. Jak się macie? Ktoś spał w ogóle? Telewizja w Polsce 24 to nowa stacja informacyjno-publicystyczna, która codziennie będzie dostarczać państwu rzetelnych informacji. My mówimy nowa telewizja, bo to rzeczywiście jest zupełnie inny produkt i w naszej ocenie zupełnie nowa jakość, jeśli chodzi o informacje. Widzom, którym jakiś czas temu, dokładnie w grudniu ubiegłego roku, ukradziono telewizję, potrzeba takich treści. Widzowie, którzy po 20 grudnia zostali pozbawieni swoich ulubionych programów, mogą odetchnąć w spokoju. Na antenie w Polsce 24 będą mogli spotkać swoich ulubionych prowadzących oraz zawsze o 19.30 zamiast mętnej wody otrzymać garść najważniejszych wiadomości. Zespół, który tworzy ten program, doskonale się zna. To są ludzie sprawdzeni w boju. Jesteśmy zespołem, który się lubi i szanuje. I zdecydowanie mam nadzieję, że będziemy ze zdwojoną energią pokazywać wszystko to, co się dzieje, i mamy już sygnały. Przede wszystkim jesteśmy od tego, żeby patrzeć politykom na ręce i oczywiście to będziemy robić. Ja mam ogromną nadzieję i wierzę w to bardzo głęboko, że tacy będziemy, że będziemy przede wszystkim programem mądrym i z takim mądrym przekazem będziemy trafiać do widzów. I jestem o to spokojny, bo przecież ci ludzie, których będą państwo widzieć na ekranie, to są stare wygi dziennikarskie, które przecież w tym zawodzie przepracowały wiele, wiele lat, no, a więc o ten efekt końcowy jestem naprawdę spokojny. W Polsce 24 to nie sam wieczorny dziennik. Stacja nadaje 24 godziny na dobę, dzięki czemu nasi widzowie mogą liczyć na szeroki wachlarz pozycji programowych. Wystarczy spojrzeć na naszą ramówkę od samego rana. Magda Ogórek i Rafał Porzeziński to jest jedna para prowadząca poranek, druga to będzie Małgorzata Obczowska, Jacek Łański, małżeństwo. Bardzo ciekawe na pewno spojrzenie na różne sprawy. Od samego rana też już dajemy flesze informacyjne, żebyśmy cały czas trzymali rękę na pulsie. Marta Piasecka, Damian Stanisławski, Marta Kosik, to są takie osoby, które te informacje będą państwu prezentowały. A później idziemy w takie absurdalne poczucie humoru, bo codziennie o godzinie 18 Wojtek Biedny, Droń, Rafał Jarząbek, Konrad Hryszkiewicz, czyli program bez spiny. Takie nazwiska gwarantują, że nowa telewizja naziemna w Polsce 24 przyniesie widzom nową jakość i emocje, których często na rynku medialnym brakuje. My nie będziemy na pewno pływać w jakiejś mętnej, brudnej wodzie. Chcemy pływać tak, żeby ta informacja była jasna, klarowna i rzetelna. Nie będzie brakowało naszych komentarzy, ale także bardzo szerokiej perspektywy. Będąc ponad, z dystansem, z odpowiednim spokojem i dojrzałością podchodząc do newsów, że będziemy zyskiwać widzów, że widzowie będą z nami. Razem stanowimy naprawdę taki mocny, pełen energii, optymizmu zespół i razem możemy dużo. Spotkajmy się w Polsce 24, bo tu jest Polska. Rafał Jarząbek, wiadomości.
A to jest Polska, proszę państwa, to hasło nowej telewizji, telewizji w Polsce 24. Należy w tym momencie przypomnieć, że stałym integralnym elementem wiadomości będą też rozmowy z gościem lub z gośćmi. I w tym momencie już warto zaprosić na pierwszą rozmowę. Gościem telewizji w Polsce 24, gościem wiadomości telewizji w Polsce 24 będzie dziś lider Prawa i Sprawiedliwości, prezes Jarosław Kaczyński. I kolejny temat. Początek września, proszę państwa, nierozerwalnie łączy się z tragicznymi wspomnieniami z historii, tym bardziej bolesnymi dla Polski, że rachunek krzywd nigdy nie został wyrównany. Niemcy nigdy nie zapłacili za napaść na Polskę, za ludobójstwo, za gwałty, za morderstwa, za kradzieże. Te straty zresztą są trudne do dokładnego policzenia, ale zostały oszacowane. Jak państwo zapewne pamiętają, 2 lata temu powstał specjalny raport, nad którym pracowali eksperci. To byli także prawnicy, to byli ekonomiści, to byli rzeczoznawcy. Ten raport powstawał pod przewodnictwem Arkadiusza Mularczyka i według tego raportu ten bilans strat podczas II wojny światowej, jak państwo przed chwilą widzieli i za chwilę być może znowu zobaczą, wyniósł ponad 6 bilionów 220 miliardów złotych. Co warte przypomnienia, to jest to kwota na stan z 2022 roku. Dziś ta kwota powinna być już wyższa, bo wiadomo, że z czasem pieniądz zawsze traci na wartości. To jest ta całość strat wyliczona. I widzimy tutaj wybrane tylko 3 segmenty, dobra kultury i dzieła sztuki. To może w ogromie tych strat stanowi niewielki procent, ale 19 miliardów 310 milionów. Ta kwota musi robić wrażenie. Budynki, energetyka, przemysł i rolnictwo 797 miliardów złotych. Ale tu są najpoważniejsze straty. Z tytułu ofiar śmiertelnych ponad 4 biliony 330 miliardów złotych. Szanowni państwo, to smutne podsumowanie tego, co wydarzyło się podczas II wojny światowej, ale do tego tematu trzeba wracać, dlatego że doskonale widzimy i obserwujemy, że część polityków związanych z koalicją 13 grudnia jak ognia unika tego tematu. Uważa, że ten temat nie jest istotny, że do niego nie trzeba wracać i odpycha ten temat jak najdalej od siebie. A ten rachunek krzywd nigdy nie został wyrównany. Podkreślmy to raz jeszcze i do tego tematu należy wracać, bo taka jest polska racja stanu. Zaczynaliśmy od krótkiej informacji o naszym starcie, starcie nowej telewizji informacyjnej w Polsce 24. To jeszcze raz pokażmy państwu, teraz chociaż będzie to już zupełnie inny materiał, taka sklejka różnych ciekawych zdjęć tego, co działo się na naszej antenie podczas poranku i tuż po tym, czyli to, co działo się tutaj w tym studiu kilka godzin temu. Serdecznie zapraszam, a po tym będzie już rozmowa z gościem wiadomości w Polsce 24. Cała masa ludzi została osierocona i straciła dostęp do tego, o czym Józef Mackiewicz z taką mocą mówił, że tylko prawda jest ciekawa. Widz chce się znowu poczuć zaopiekowany. Mieć swoich reprezentantów, mieć twarze, które zna, którym ufa, do których jest przyzwyczajony. I my to damy. My damy ten content, jesteśmy dla państwa. Staramy się, żeby tej prawdy od samego rana dostarczać w takich dawkach, które będą wystarczające, pożywne, no i też nie za ciężko, żeby było. A gościem, zapowiadanym gościem wiadomości w Polsce 24 jest lider, prezes Prawa i Sprawiedliwości, czyli lider opozycji, Jarosław Kaczyński. Dobry wieczór, panie prezesie. Dobry wieczór. Panie prezesie, zacznijmy od subwencji. Po odrzuceniu sprawozdania finansowego przez Państwową Komisję Wyborczą ogłosiliście zbiórkę. Ta zbiórka spotkała się z całkiem sporym odzewem. Spodziewał się pan właśnie tak dużego odzewu? No muszę się przyznać, że byłem tutaj niezupełnie zdecydowany, co sądzić, jak to będzie. No ale na razie przynajmniej jest to powyżej tego, co żeśmy się, spodziewali. Więc jest, tutaj jest dobrze, no ale przede wszystkim, jeżeli chodzi o tą decyzję, no ona jest tak jawnie sprzeczna z prawem, z zasadą równości traktowania wszystkich podmiotów politycznych. Jest narzucona. My znamy przebieg samych posiedzeń. Tam brylował macie jeden człowiek i to nie był przewodniczący PKW, tylko profesor Balicki, przedstawiciel Platformy Obywatelskiej. No i przyjmowano taką zasadę zupełnie wprost, no, że po prostu to, co jest wiarygodne jako stwierdzenie przedstawiciela
Platformy Obywatelskiej, reprezentanta w sferze finansów, pełnomocnika finansowego, to w wypadku naszego pełnomocnika jest niewiarygodne. My, panie prezesie, do tego tematu wrócimy. Zresztą mamy kilka innych bardzo ważnych tematów również. To jest krótka przerwa w naszej rozmowie, ale podczas tej przerwy zobaczą państwo prognozę pogody i sportu, a my wracamy dosłownie za kilka minut. Pierwszy dzień szkoły zdecydowanie należał do ciepłych, a jutrzejszy, drodzy państwo, zapowiada się jeszcze cieplejszy. Ale najpierw zobaczmy, co czeka nas w nocy. Lucja Nalewajk, zapraszam na prognozę pogody. Zachmurzenie w całej Polsce raczej małe i umiarkowane, gdzieniegdzie tylko będzie duże. Widzialność mogą nam ograniczyć mgły, które pojawią się na północnym wschodzie i na południowym kraju. Tamta widzialność będzie ograniczona do 200 metrów, także proszę uważać na drogach. Najchłodniej po raz kolejny północ kraju, 11-13 stopni. Najcieplej natomiast będzie na południowym zachodzie, 17-18 stopni nawet we Wrocławiu. A teraz sprawdźmy, co szykuje nam się tego jutrzejszego dnia. W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane. Rano gdzieniegdzie, głównie na południu i północnym wschodzie kraju, mogą pojawić się mgły. W górach po południu miejscami przelotne opady deszczu, możliwe również burze, zwłaszcza w Tatrach. No i jutro oczywiście czeka nas zdecydowanie letni dzień. Temperatura maksymalna od 29 do nawet 32 stopni. Nieco chłodniej na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich. Tam około 27 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany na zachodzie kraju oraz w czasie burz okresami porwiste. I to by było na tyle w tym momencie. Dziękuję państwu za uwagę. A my, proszę państwa, już jesteśmy z powrotem. Wiadomości sportowe będą nieco później. My wracamy do rozmowy z prezesem Prawa i Sprawiedliwości Jarosławem Kaczyńskim. Panie prezesie, rozmawiamy o utracie części subwencji, części dotacji. Jeszcze nie przesądzonej oczywiście, ale wiele wskazuje na to, że rzeczywiście do tego dojdzie. Tym